Godzina 10 wybiła. Będziemy zaczynać. Troszkę się dzisiaj powtarzam. Mam nadzieję, że nie będę się powtarzał w trakcie wykładu. Przed nami czwarta odsłona w ramach dzisiejszego wykładu. Czwarta odsłona Ewangelii według Mateusza. Na początku, jak to czyniłem przy naszych poprzednich spotkaniach, poczynię taką krótką powtórkę. Więc przypomnę, że jesteśmy właśnie w trakcie takiego wykładu, który jest częścią cyklu, mianowicie praktyczny wykład kolejnej księgi Pisma Świętego. Tutaj umieściłem dzisiaj takie zdjęcie, scyzoryk. Scyzoryk jako coś bardzo, bardzo praktycznego, wielofunkcyjnego. Ja sobie tak myślę, że Pismo Święte w rękach chrześcijan to powinno być jak scyzoryk, właśnie takie wielofunkcyjne, bardzo praktyczne, którego powinniśmy używać. Więc nie chodzi nam tylko o to, żeby sobie zobaczyć, jak ten scyzoryk ładnie wygląda, jakie ma kolory, z jakich części się składa, ale w ramach właśnie tego całego cyklu skupiamy się na tym właśnie, w jaki sposób treści, które znajdujemy w poszczególnych księgach Pisma Świętego, możemy zastosować praktycznie właśnie w naszym chrześcijańskim życiu. Więc tak jak powiedziałem, kolejna część cyklu Praktyczny Wykład. Ale też do naszej księgi, jaką jest Hebrajska Ewangelia Mateusza, podchodzimy sobie właśnie z pewnej określonej perspektywy badawczej, czy w sposób pewien określony sobie tą księgę analizujemy. No i te podejście określamy mianem hebrajskiej retoryki biblijnej. I tak jak już pewnie wszyscy tutaj wiecie, że próbujemy zrozumieć w ramach właśnie tej analizy, w jaki sposób nasza księga, którą sobie omawiamy, w jaki sposób jest skomponowana, z jakich części się składa. No i jak ta kompozycja właśnie pomaga nam te przesłanie, które skierował do nas autor, właśnie odkryć, przekazać, uwypuklić jeszcze właśnie bardziej, właśnie analizując sobie ją poprzez właśnie tą perspektywę hebrajskiej retoryki biblijnej. Od pierwszego wykładu w zasadzie próbuję was niejako przekonać do tego, że Ewangelia Mateusza składa się z takich pięciu głównych części, pięciu głównych aktów, które mają, czy układają się w taką kompozycję koncentryczną. Natomiast każda z tych sekcji, bo tak sobie określiliśmy te poszczególne części Ewangelii, ma swoje jeszcze wewnętrzne kompozycje. My póki co powiedzieliśmy sobie też, że w ramach hebrajskiej retoryki biblijnej istnieje też pewna idea miejsc, z których głos autora brzmi szczególnie mocno, tak? Miejsca tak zwane akcentowane w ramach poszczególnych struktur, właśnie każda struktura ma takie miejsce, w których akcent, czy główna argumentacja autora do nas spada. I zauważyliśmy sobie takie coś, mianowicie, że w tych głównych miejscach właśnie akcentowanych całej księgi pojawia się pewien motyw, mianowicie motyw drogi, pójścia za kimś, pójścia jakąś określoną drogą, przyjęcia jakiejś pewnej określonej postawy życiowej. I zasugerowałem, że jakby tak, że cała Ewangelia właśnie zbudowana jest wokół właśnie tego motywu drogi, pójścia za Jezusem, jego drogą, tak? Więc Jezus jest tym, który idzie pewną drogą na kartach tej Ewangelii, ale z drugiej strony ukazuje swoją drogę jako jednocześnie drogę swoich uczniów i wzywa właśnie ich do tego, aby poszli za nim właśnie w tej samej postawie, w tej samej drodze, którą on kroczy. Więc takim głównym przesłaniem, jak sobie powiedzieliśmy, to jest właśnie w Ewangelii Mateusza nauczanie o drodze pańskiej. Czym jest droga, jaką powinni iść uczniowie Pana, czyli Chrystusa. Ale też mówiliśmy sobie, że z tym tematem drogi, czy z ideą drogi, związane jest pojęcie sprawiedliwości, tak? Bo jest to droga sprawiedliwego, jest to droga ludzi sprawiedliwych, którzy chcą podobać się Bogu.
Dlatego też Ewangelia stara się nam ukazać właśnie, czym jest ta prawdziwa sprawiedliwość, która jest zgodna właśnie z Bożym upodobaniem, czego wymaga od swoich naśladowców Chrystus, czego wymaga od ludzi też Bóg, jakiej postawy, jakich działań w życiu, jakich postaw. I Mateusz stara się właśnie nam na te pytania odpowiedzieć poprzez treść swojej Ewangelii. W samym centrum będziemy mieć, oczywiście do niego dopiero dojdziemy, zmierzamy, tę sekcję C będziemy omawiać sobie na pierwszym wykładzie drugiego semestru. Natomiast jakby też sygnalizuję to od samego początku, że w ramach centrum będziemy mieć jakby zestawienie dwóch dróg. Jednej drogi, która prowadzi do śmierci, a którą idą liderzy Izraela, liderzy żydowscy, liderzy religijni, przede wszystkim faryzeusze i uczeni w piśmie. I właśnie jest to droga, która prowadzi do upadku, do śmierci, do zatracenia, byśmy też powiedzieli, jak to określa Mateusz w swojej Ewangelii. Natomiast drugą drogą, o której mówi nam Mateusz, na którą wskazuje nam Mateusz, jest droga właśnie pańska, droga Chrystusa, i Jezus w ramach tego centrum wskazuje, że jeżeli kto z nim chce iść, musi pewne kroki podjąć, ale będzie to droga właśnie prowadząca do życia, tak? Droga, w której człowiek znajduje ostatecznie życie wieczne. Więc mamy taki taki mocny kontrast, tak, między tą drogą, czyli też postawą właśnie faryzeuszy, uczonych w piśmie, obecnych liderów, a postawą Chrystusa. I to zestawienie właśnie w tym samym centrum, to też jest pewien taki stały motyw, który znajdziemy właśnie w całej Ewangelii Mateusza, czyli ukazanie niejako dwóch przykładów, dwóch dróg, które możemy objąć jako ludzie. Jedna droga to droga właśnie w podążaniu za Chrystusem, w naśladowaniu Chrystusa, natomiast druga to jest postawa, w której będziemy po prostu przypominali, albo wręcz pójdziemy w naśladowaniu za liderami żydowskimi. Więc pytanie, jakie stawia na mnie jako Mateusz w swojej Ewangelii, za kim my chcemy iść i za kim właśnie podążymy, czy za Jezusem, czy za faryzeuszami. Pierwsza sekcja, sekcja A, była przez nas omówiona, natomiast w trakcie ostatniego wykładu przeszliśmy sobie i zaczęliśmy omawiać sobie sekcję B. Wskazałem również na to, że o ile sekcja A miała taki bardziej charakter narracyjny, charakter opowieści, opowiadania o Jezusie, o jego początkach życia, o tym, jak wyglądał początek jego zwiastowania, o tyle sekcja B bardziej skupia się, albo w dużej mierze właśnie skupia się bardziej na takim wymiarze dydaktycznym, tak? Czyli naucza nas, czym jest właśnie ta droga, na którą wskazuje Chrystus, którą idzie Chrystus, ale w jaki sposób my możemy właśnie tą naszą drogę w naszym życiu właśnie realizować. I mówiliśmy sobie ostatnio w ramach naszego wykładu, omawialiśmy sobie pierwszą cząstkę, tak? Pierwszą sekwencję sekcji B. Było to kazanie na górze. Więc przedstawiliśmy sobie ogólną strukturę tej całej sekwencji. Też mówiłem, że ona oczywiście ma troszeczkę bardziej złożoną budowę, więc omawialiśmy sobie każdą perykopę po kolei, każdą jednostkę tematyczną. I ostatecznie właśnie kształt całego kazania na górze przyjmował właśnie taką formę koncentryczną, ale jeszcze z wewnętrznymi strukturami. I wskazywałem na to, że całe kazanie na górze ostatecznie zmierza do tego, aby właśnie pokazać, Jezus niejako wskazuje uczniom, jaki powinni przyjąć kierunek w swoim życiu, na czym powinni się w swoim życiu chrześcijańskim skupić, i że jest to właśnie droga czy kierunek ku Bogu, czy droga, w której powinni koncentrować się na Bogu i Jego Królestwie, także Jego sprawiedliwości, jak to zostało w kazaniu na górze określone.
Więc przerobiliśmy sobie jakby poszczególne też znaczenia poszczególnych warstw, tak? Warstwa pierwsza była niejako taką funkcją klamry, w której Jezus rozpoczynał i kończył swoje nauczanie, ale też przez to, gdzie to się dzieje, w jaki sposób tłumy też reagują na postać Jezusa, no przez tą warstwę autor starał się niejako wskazać na autorytet Chrystusa, na tego, który właśnie tą mowę uczniom przedstawia. Druga warstwa z kolei skupiała się na tym, kto będzie miał udział w Królestwie Bożym, a kto tego udziału mieć nie będzie. Więc ci, którzy właśnie wykazują się postawą sprawiedliwości do Królestwa wchodzą, ci, którzy z kolei czynią nieprawość, do Królestwa Bożego nie wchodzą. Jezus wskazał też w tej warstwie, że prawdziwa sprawiedliwość to postawa, w której musi zaistnieć pewna integralność. Integralność między tym, co wewnątrz, w naszym właśnie w postawie naszego serca, w naszym postrzeganiu świata, w naszych intencjach, ale również właśnie z tą postawą wewnętrzną. Czyli ta sprawiedliwość, która jest w nas, powinna zajaśnieć, być widoczna również dla innych w postawie naszego życia, takiej zewnętrznej postawie. No i przedstawił również rolę uczynków, jako tych, które u sprawiedliwych właśnie poprowadzą ludzi do oddania czci, uznania Boga. Natomiast w przypadku tych, którzy choć ustami wyznają, to jednak życie ich nie jest naśladowaniem Chrystusa, to z kolei po ich życiu, po ich owocach, po postawie ich życia możemy poznać właśnie, że są, jak to Jezus określił, fałszywymi prorokami, nieprawdziwymi uczniami. W kolejnej warstwie Jezus mówił o właściwej interpretacji prawa, ale też mówił takie krótkie sentencje dotyczące prawdziwej prawości. I ona niejako mówiła nam taką rzecz, że istotą zakonu, tak, istotą prawa mojżeszowego nie były wcale zewnętrzne formy jakieś pobożnościowe, typu ofiary, jakieś inne formy skierowane ku Bogu same w sobie, ale istotą była tak naprawdę miłość. Miłość oczywiście z jednej strony do Boga, ale która też powinna w takim wymiarze ziemskim przełożyć się na właściwy stosunek do innych ludzi. Nie? No i ostatecznie mieliśmy właśnie ten właściwy kierunek w życiu, Bóg i Jego Królestwo, i w tej ostatniej warstwie Jezus nam mówił o tym, że istnieje pewna konieczność, aby nasza pobożność nie była na pokaz, nie była, żeby się ludziom przypodobać, nie była po to, żeby zyskać uznanie właśnie tych, którzy gdzieś tam być może naszą pobożność obserwują, ale powinna być ukierunkowana tylko i wyłącznie na jednego widza, na jednego odbiorcę, mianowicie na Boga. Ale też wskazywał Pan Jezus na to, że powinniśmy w naszym życiu odrzucić chciwość, tak, podążanie za skarbami ziemskimi, ale też porzucenie trosk, tak, czyli takich zamartwianie się przyszłością, tylko powierzenia właśnie tego naszego życia, że powinniśmy powierzyć nasze życie Bogu w zaufaniu do Niego, a skupić się w naszym życiu właśnie na Bożym Królestwie i Jego sprawiedliwości. I mamy właśnie, tak jak powiedziałem, w ramach Ewangelii taki dosyć mocny antagonizm, tak, między liderami i tym, co, czy postawą liderów, a tym, co pokazuje w Ewangelii Chrystus. I mieliśmy właśnie tak w kazaniu na górze ten kontrast zarysowany w ten sposób, mianowicie Jezus powiedział coś takiego, że nasza sprawiedliwość jako uczniów powinna być obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Jeżeli tak nie będzie, jeżeli nie będzie obfitsza, ale właśnie będziemy podobnie raczej do tych liderów, no to nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Natomiast Jezus w całym tym kazaniu na górze ostatecznie zmierza do tego, że mamy szukać Królestwa Bożego, właśnie Jego sprawiedliwości, czyli mamy mieć obfitszą sprawiedliwość niż uczonych w Piśmie, ponieważ ma być to właśnie sprawiedliwość Królestwa. Nasze życie ma być adekwatne do tego, czego obywatelami jesteśmy. Jeżeli jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, tak powinniśmy żyć, taka powinna być nasza właśnie sprawiedliwość, postawa życia.
Powiedzieliśmy sobie też właśnie o tej, czym jest ta sprawiedliwość królestwa. W jaki sposób możemy już teraz dostrzec z tej treści, która jest już za nami, z czym to się je, tak? Co oznacza właśnie ta idea, sprawiedliwość królestwa. Więc już pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii, które padają z jego strony, to jest właśnie fakt, że Jezus jako Boży Syn przychodzi, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tak? Więc On jest tym, który na kartach Ewangelii wskazuje, wypełnia wszelką sprawiedliwość i pokazuje innym, czym ona jest. I ona stanowi, tak jak powiedziałem, kontrast do sprawiedliwości faryzeuszy i uczonych w piśmie. Natomiast z kazania na górze możemy wyciągnąć takie wnioski, że ona jest opisana hasłowo, tak? Błogosławieństwa, czyli te błogosławieństwa mówiły nam o sprawiedliwości jako pewnej postawie pokory, uniżenia, miłosierdzia względem innych ludzi, pragnienia też właśnie tej sprawiedliwości, żeby to się w naszym życiu realizowało. A podsumowana jest za pomocą przykazania miłości, tak? Które też znajdziemy właśnie w prawie mojżeszowym. I ta miłość, tak? Postawa miłości stanowi wypełnienie istoty prawa mojżeszowego. Sprawiedliwość królestwa, tak jak już też powiedziałem, cechuje się tą integralnością wewnętrznej postawy serca z postawą zewnętrzną, więc nie jest to sprawiedliwość na pokaz, nie jest to sprawiedliwość obłudna, ale ukierunkowana właśnie na podobanie się Bogu, na Boga, czyli brak obłudy. Sprawiedliwość ta wymaga właściwego też właśnie podejścia do dóbr ziemskich, uznania, w tym uznania ludzi, tak, że nie szukamy chwały, nie szukamy bogactwa materialnego, odrzucamy właśnie tą chciwość, odrzucamy troski i przyjmujemy w naszym życiu właściwe priorytety i ufając też w naszym życiu Bogu. Więc to jest właśnie sprawiedliwość królestwa, którą nakreśla nam właśnie w kazaniu na górze Chrystus. Więc pierwszą sekwencję sekcji B mamy już za sobą, więc ją sobie odkreślamy. Natomiast dzisiaj skupimy się na dwóch kolejnych sekwencjach, mianowicie na prezentacji autorytetu Jezusa w rozdziałach 8 do 9, do blisko końcówki rozdziału 9. No i później rozdział 10, zahaczając jeszcze troszeczkę końcówkę rozdziału 9, powiemy sobie o powołaniu 12 apostołów oraz przeczytamy sobie mowę misy, tak zwaną mowę misyjną, którą Jezus skierowuje do uczniów, których wysyła właśnie na głoszenie Ewangelii o Królestwie. Więc przejdźmy sobie teraz do omówienia właśnie tej sekwencji mówiącej o prezentacji autorytetu Jezusa przez Mateusza. Ona będzie zbudowana zasadniczo bardzo podobnie jak kazanie na górze. Tutaj ukazałem takich siedem głównych części, fragmentów, ułożonych koncentrycznie. I będziemy sobie je omawiać, tak jak ostatnio omawialiśmy sobie właśnie kazanie na górze. Czyli rozpoczynając od pierwszego, który będzie mówił o uzdrowieniach ludzi przez Pana Jezusa, ale też o postawie wiary tych ludzi. Będziemy mieli tam też takie świadectwo proroka Izajasza o Jezusie. Natomiast później przejdziemy sobie do tego fragmentu A1 i będziemy ukazywać, czy w zasadzie będziemy czytać je równocześnie, bo tam troszeczkę będzie to bardziej skomplikowane. I on również będzie mówił właśnie o uzdrowieniach ludzi oraz postawie ich wiary. Natomiast tutaj pojawią się z kolei oskarżenia faryzeuszy względem Jezusa. Wrogość. Później będziemy mieć fragmenty B, w którym będzie Jezus mówił o pewnej potrzebie wyrzeczeń związanych z pójściem za Nim, a po drugiej stronie będziemy mieć opis powołania Mateusza oraz potrzebę adekwatnego działania, które będzie adekwatne do czasu i sytuacji, w której są ludzie, kiedy Chrystus właśnie przychodzi Boże Królestwo. Fragmenty C i C1 to fragmenty, które będą wskazywały nam na pewne obszary autorytetu czy obszary władzy, nad którymi moc ma Chrystus.
I z jednej strony będą to siły natury, a z drugiej strony będzie to władza do odpuszczania grzechów. Natomiast cała ta sekwencja B zogniskuje się nam na scenie w krainie pogańskiej, w krainie Gerazyńczyków, kiedy to same siły ciemności, demony, dadzą nam świadectwo o tym, kim jest Jezus i właśnie, że będzie to świadectwo o Jezusie jako Synu Boga. Dobrze, to teraz w takim razie takie jeszcze krótkie wprowadzenie do tych rozdziałów 8-9. Mają one taki charakter narracyjny. Tak, o ile ostatnim razem mieliśmy mowę, nauczanie, to te rozdziały mają bardziej charakter narracyjny z licznymi elementami dialogowymi. Czyli Jezus coś robi, ale jednocześnie rozmawia z ludźmi. Pojawiają się tam takie sytuacje, w której dochodzi do pewnej wymiany zdań. Z tych słów możemy też wiele, wiele wyciągnąć dla siebie, ale właśnie również z czynów Chrystusa. Czyny te prezentują na dobrą sprawę władzę, o których czytamy właśnie w tych rozdziałach. Prezentują władzę Jezusa oraz jego autorytet nad różnymi sferami. Tak? Więc będziemy mieć autorytet czy władzę nad śmiercią, nad chorobą, nad demonami, nad grzechem i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko po to, żeby pokazać właśnie, z kim mamy do czynienia, tak? Jaką władzę i autorytet posiada Chrystus. I ukazane jest to poprzez to, że jego słowa, ale także dotyk, wywołają zawsze zbawienny skutek właśnie w tych różnych wymiarach. Czyny ponadto Jezusa, właśnie te wszystkie cuda, te wszystkie rzeczy, które robi, zmuszają obserwatorów tych wszystkich zdarzeń, tych wszystkich historii do pewnej refleksji właśnie nad tożsamością tego, który je czyni, tak? Który czyni te wielkie rzeczy. I więc zastanawiają się, kim on jest, że robi to, co robi. No i ostatecznie autor ukazuje nam też różne postawy ludzi, różne ich odpowiedzi na osobę Jezusa. Jedni będą mieli postawę ogromnej wiary, tak, o której sobie zaraz powiemy. Inni są pewni zdumienia, tak, nad rzeczami, które Chrystus robi. Jeszcze inni wręcz boją się Chrystusa, jak patrzą na wielkie rzeczy, które działa. Ale też mamy właśnie niestety w tych rozdziałach już zarysowany temat odrzucenia Chrystusa przez niektórych, którzy właśnie charakteryzują się właśnie skrajną wrogością w stosunku do Niego. Więc przejdźmy sobie teraz do omówienia tej całej sekwencji B, rozpoczynając właśnie od tych fragmentów najbardziej na zewnątrz, więc fragmentu A i fragmentu A1. Więc przeczytajmy sobie, czy może jeszcze ukażmy sobie, w jaki sposób one są zbudowane. To, co warto by było może jeszcze tutaj zaznaczyć, że te fragmenty właśnie zewnętrzne A i A1, one mają w odniesieniu do tych pozostałych fragmentów strukturę bardziej złożoną, tak? Czyli te fragmenty zewnętrzne będą miały swoją wewnętrzną strukturę. Wydaje mi się, że dobrze by było nawet to rozrysować na tablicy. Ja akurat tego na slajdzie nie mam. Tutaj jest pudełeczko. Żebyśmy też wiedzieli właśnie, gdzie jesteśmy. Więc pierwszy fragment, on będzie się składał takich historii, czy sytuacji, w której Jezus czyni pewne właśnie gesty, czy przede wszystkim uzdrawia w zasadzie ludzi. I to będzie miało taki układ koncentryczny składający się z trzech elementów. Jakie to elementy, to sobie za chwileczkę powiemy. Natomiast po nich nastąpi taki krótki stosunkowo fragment, ale który będzie właśnie takim podsumowaniem na dobrą sprawę tego, co tu się działo. Kim jest Jezus? W jaki sposób czyni to, co czyni tutaj? Skąd wynika jego władza, jego autorytet? Później będziemy mieć
właśnie te pięć elementów takich mniej złożonych, a skończymy sobie znowu w takim większym bloczku, czyli tym fragmencie A1, w którym będziemy mieć znowu postawę, pewne sytuacje, w których Jezus uzdrawia, będzie miał tą budowę równoległą i znowu będzie zakończone takim jedną sytuacją, która też będzie odpowiadała na pewne pytania. Więc całościowo to, co tutaj mamy, będzie nam tematycznie zbieżne z tym, co na dole. Natomiast te dwie właśnie takie sytuacje podsumowujące, one też będą ze sobą w parze. Więc to będzie taka struktura, ostatecznie struktura równoległa, rozdzielona z akcentem właśnie na te dwa elementy tutaj. Nie? Okej, więc przedstawmy sobie to może tutaj na prezentacji. Tak? Czyli będziemy mieć ten fragment A u góry, fragment A na dole, będzie przedzielone to dłuższym fragmentem takim rozdzielającym i będziemy mieć element A1, który będzie A1 i A2, które będą mówić nam o uzdrowieniach ludzi oraz postawie ich wiary. Natomiast elementy B1 i B2 będą ukazywać Jezusa wypędzającego demony. W jednym będziemy mieć świadectwo Izajasza o Jezusie jako tego, który jest sługą Jahwe, natomiast w drugim fragmencie będziemy mieć świadectwo ludzi o Jezusie jako kimś, który czyni wyjątkowe rzeczy, ale będziemy mieć też oskarżenia względem Jezusa ze strony faryzeuszów. Tam będziemy mieć informację, że Jezus wypędza demony słowem, więc ma nad nimi jakiś autorytet, ale nie jest tam niejako wytłumaczone, skąd ten autorytet, od kogo on ten autorytet pochodzi. Natomiast jakieś domysły czy właśnie oskarżenia ze strony faryzeuszy wypadają, że to tak naprawdę ta cała władza Jezusa nad demonami to bierze się od tego, że współpracuje on z Belzebubem, więc gdzieś tam w domyśle z diabłem i szatanem. Tak? Więc przejdźmy sobie teraz do tego elementu A1. On ma taką budowę koncentryczną z trzech fragmentów, tak jak powiedziałem, zbudowane. I takie trzy cząstki. Uzdrowienie trędowatego, wiara setnika, wiara sługi setnika powinno być. No i to ten element skończy się na uzdrowieniu teściowej Piotra. Więc teraz sobie wejdziemy do tych dwóch znowu takiej pary, cząstki A, cząstki A1. My dzisiaj znowu nie będziemy sobie w większości tych fragmentów czytać. Jeżeli będziecie mieli takie pragnienie, to na spokojnie przeczytacie sobie je w domu. Natomiast być może bardziej w mowie misyjnej będziemy musieli tam w te treści wejść. Natomiast mam wrażenie, że ogólnie te historie czy pewne określone sytuacje, w których Jezus uzdrawia, one są nam bardzo dobrze znane. Więc tak jak powiedziałem, nie będziemy ich sobie czytać i bardzo, bardzo szczegółowo omawiać. Natomiast chciałbym tutaj jakby zaznaczyć w przypadku właśnie tych dwóch sytuacji mówiących o uzdrowieniu trędowatego, jak uzdrowieniu teściowej Piotra, z jakimi elementami jakby wspólnymi te dwa fragmenty są ze sobą tożsame. Tak? Więc pierwszy i chyba taki, zaraz zobaczymy, najważniejszy element, który zobaczymy, to Jezus uzdrawia w tych dwóch. No, pierwsza rzecz, oba te fragmenty mówią o uzdrowieniu, to jest najbardziej oczywiste. Tak? Natomiast w jednym i w drugim Jezus czyni to, czyli uzdrawia, poprzez swoje dotknięcie, poprzez swój dotyk. No i mamy też informację o natychmiastowym skutku, że tam natychmiast trędowaty został oczyszczony właśnie ze swojej choroby, a po drugiej stronie, że ustąpiła gorączka teściowej Piotra. No i mamy też pewne wyrazy czci, wyrazy poddania się Jezusowi, trędowaty, który składa mu pokłon, ale z kolei teściowa Piotra wstaje i usługuje właśnie Jezusowi. Więc jeżeli byśmy znowu weszli sobie głębiej, tak? Ja zawsze to przyrównuję do takiego wzięcia lupy czy zaglądnięcia do tych fragmentów przez szkło o coraz większym powiększeniu. Tak? Więc moglibyśmy sobie sięgać coraz głębiej,
i zobaczyć sobie, jak te poszczególne fragmenty są ze sobą, jak te fragmenty są zbudowane, skomponowane, jak te myśli są też wyrażone w tych poszczególnych fragmentach i że zawsze autor stosuje się właśnie do tych zasad związanych z hebrajską retoryką biblijną. Więc z tymi samymi zasadami formowania kompozycji. Więc w tym wypadku, jeżeli chodzi o uzdrowienie trendowatego, mamy do czynienia z strukturą koncentryczną, której akcent pada na tą sytuację, ten moment, w którym Jezus, na wiarę w zasadzie, na wiarę trendowatego właśnie, to, że Jezus może, jeżeli tylko chce, może go oczyścić. I Jezus właśnie wyciąga rękę i mówi, że chce, aby trendowaty został oczyszczony. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze dokładnie, jak ta struktura wygląda. Natomiast to, co się pojawia na bokach, to jest właśnie ta informacja, że przyszedł jakiś trendowaty. Człowiek, który był chory i przyszedł złożyć Jezusowi pokłon. Czyli jest informacja o tym, że przyszedł do jakiegoś miejsca, mianowicie do Chrystusa. Natomiast po drugiej stronie mamy informację, że ten trąd ustąpił, że już nie był osobą właśnie trendowatą, czyli nie, ten stan, w którym przyszedł, został mu zabrany, został uzdrowiony. Natomiast znowu Jezus w tym fragmencie go posyła gdzieś. Tak? Tu przychodzi do Jezusa, a teraz Jezus go posyła w jakimś miejscu i też wymaga od niego pewnej postawy posłuszeństwa. Tam trendowaty składa mu pokłon, pewien wyraz czci, uniżenia się, a teraz Jezus wzywa go, aby gdzieś poszedł, mianowicie, aby pokazał się kapłanowi i ofiarował nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Więc cała ta kompozycja zaczyna się nam od takiego dosyć ciekawego fragmentu oczyszczenia trendowatego. Więc też jeżeli pamiętamy, co tam o trendowatych jest napisanych w prawie, no to wiemy, że ci nie mieli zbyt łatwego życia, tak? Byli uważani za permanentnie nieczystych, więc byli też jakby oddzieleni od reszty społeczeństwa, jeżeli gdzieś tam na uboczu, nie mogli korzystać czy brać udziału w kulcie świątynnych, więc byli w zasadzie martwi, byśmy powiedzieli martwi za życia. Więc Jezus czyni tu szczególny gest względem tego człowieka, mianowicie przywraca go niejako do społeczności właśnie poprzez ten akt dotknięcia się. Jeżeli byśmy właśnie weszli sobie troszeczkę głębiej, to okazałoby się, że właśnie ten moment, w którym Jezus wyciąga rękę i dotyka trendowatego, jest przez Mateusza tutaj najbardziej wyakcentowany. Wyciągnąwszy rękę, dotknął się go. Powiedzcie mi, czy w ramach prawa mojżeszowego taki gest był wskazany, czy niewskazany? Niewskazany, tak? Trąd był związany z byciem nieczystym, tak? Bycie odizolowaniem, ale bycie właśnie rytualnie nieczystym. Każdy, który dotknąłby się trędowatego, byłby uznany za nieczystego i w zasadzie Jezus musiałby się poddać również jako skalany przez to, że dotknął osoby chorej na trąd, musiałby się poddać według prawa mojżeszowego całemu rytuałowi oczyszczenia. Natomiast tutaj autor właśnie wskazuje nam na to, że Jezus się dotyka tego człowieka i ten zostaje oczyszczony. Czyli nie Jezus zostaje skalany i nie wchodzi w stan nieczystości, ale to on właśnie przez swój dotyk oczyszcza tego człowieka, oczyszcza trendowatego. I teraz posyła właśnie go na świadectwo do liderów, tak? do kapłanów, do świątyni, żeby tamci uznali go oficjalnie za osobę oczyszczoną z trądu. Ale mówi, Pan Jezus mówi, że posyła właśnie tego człowieka na świadectwo dla liderów. I podobno właśnie oczyszczenie z trądu było jednym z takich pięciu znaków, z którymi wiązano właśnie czas działalności Mesjasza. Takich pięć głównych cudów wymieniano
To możemy znać na przykład z wykładów Arnolda Fruchtenbauma, ale wiem, że chyba to jest wszystko oparte na tekstach znalezionych w Qumran, gdzie właśnie tam dosyć mocno zajmowano się kwestią czasów przyjścia Mesjasza, kim będzie ten Mesjasz, no i między innymi tam wymieniają te cuda, jakich oczekują właśnie od tej osoby. I między innymi będzie to uzdrowienie człowieka trędowatego. W Starym Testamencie znajdujemy takie przypadki, ale nigdy nie dotyczy to czasów, w których Izrael zamieszkuje w ziemi i sytuacji, w której dotyczyłoby to osoby pochodzenia żydowskiego. Tak? Mamy tylko opisanego Naamana, tak, który był poganinem, no i za czasów jeszcze wędrówki przez pustynię, kiedy siostra Mojżesza zostaje uzdrowiona z trądu. Nie? Natomiast podobno nigdy więcej taka sytuacja nie miała miejsca, żeby ktoś został z trądu uzdrowiony i właśnie wydaje się być to właśnie takim cudownym znakiem dla liderów, dlatego Jezus posyła tę osobę, aby się ukazała kapłanowi. Natomiast po drugiej stronie mamy również sytuację, w której Jezus uzdrawia i czyni to kolejny raz poprzez dotyk. W kulturze hebrajskiej, o ile nie wynikało to z samego prawa, to właśnie z samej w ramach kultury, Żydzi mieli zakaz dotykania kobiet, jakichkolwiek oprócz swojej własnej żony, ewentualnie mogli dotknąć w takim bardzo wielkiej konieczności, ale ogólnie dotyk był zakazany, ponieważ ze względu na możliwość właśnie jakichś kobiecych upławów, które też miały właśnie ten charakter, że zanieczyszczały, tak, że też trzeba było przy kontakcie właśnie z tymi upławami kobiecymi się poddać oczyszczeniu, no to mężczyźni mieli zakaz, żeby w ogóle dotykać kobiet. A Jezus tutaj wchodzi do domu, widzi kobietę w gorączce, dotyka się jej ręki, a ta zostaje ponownie uzdrowiona. Więc niejako w tych fragmentach obu Jezus nie idzie po linii takiego utartego szlaku, którymi chodzili Izraelici czy Żydzi na co dzień. Tak? Dotyka się trędowatego, jako mężczyzna dotyka się kobiety, ale ten jego gest, jak odczytujecie? Gest dotknięcia. Czy on musiał ich dotknąć? Nie musiał. Ale dotyka. Ciekawe, nie? Do tego sobie jeszcze przejdziemy. Zobaczymy, że tych sytuacji właśnie, w której Jezus poprzez swój dotyk uzdrawia, zobaczymy sobie to jeszcze w innych sytuacjach i pod koniec tej warstwy tutaj sobie do tej idei dotyku wrócimy. Okej, okay. Natomiast w samym centrum mamy ukazaną wiarę setnika. Wiarę, poprzez którą sługa setnika zostaje uzdrowiony właśnie przez Pana Jezusa. Setnik. Czy ten setnik był kim? Pamiętacie? Czy to był Żyd, czy to był nie Żyd, czy to był kosmita jakiś? Oficer rzymski, tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z osobą, która nie była pochodzenia żydowskiego. Czyli był poganinem, a poganie byli uznawani przez Żydów za nieczystych, tak? Do których się nie idzie, z którymi się nie jada, tak? Bo oni są właśnie skalani przez swoje pogaństwo i wszystkie te rzeczy, które tam czynią, więc najlepiej, żeby pobożny Żyd z nimi nic nie miał wspólnego, tak? Więc mamy teraz kolejną sytuację, w której mamy do czynienia z tym razem osobą, no, chociaż w każdej z tych sytuacji mamy do czynienia z osobą, która była niejako postrzegana przez judaizm jako nieczysta. Więc tu mamy dwie za sobą scenę. Teraz przechodzimy do tej środkowej. I tu mamy właśnie scenę, w której to się dzieje w Kafarnaum, kiedy setnik przychodzi z prośbą do Pana Jezusa, aby ten uzdrowił jego sługę, który został w domu, leżał sparaliżowany i bardzo cierpiał, jak czytamy. Cały ten fragment moglibyśmy sobie
podzielić na takich sześć mniejszych cząstek. I one się gdzieś tam będą nam układać ostatecznie w strukturę koncentryczną, więc to, co jest u góry, będzie odpowiadało na dole i będzie się to zbiegało gdzieś ku środkowi. Więc przypatrzmy się tym elementom jakby na zewnątrz. Pierwszy element mówi o słowach, czy o prośbie właśnie setnika, który przychodzi do Jezusa, wskazując, że jest jakiś sługa, który jest właśnie sparaliżowany i bardzo cierpi. Natomiast na samym końcu mamy informację, że ten sługa, który tak bardzo cierpiał, teraz został uzdrowiony. W kolejnych fragmentach mamy informację, że sługa widział w Jezusie kogoś, który może uczynić pewien cud, tak? Uzdrowić właśnie sługę setnika i uczynić to tylko w oparciu o swoje słowo. Na odległość. Nawet nie musi tam nigdzie iść. Wystarczy, Panie, że powiesz i się na pewno to wydarzy. Ja wiem, jak to jest, bo sam nawet pokazuje, że on rozumie zasadę autorytetu. Tak? On sam ma pewną określoną pozycję i wie, że na jego słowo inni działają pewne rzeczy. Tak? Mówi do swoich żołnierzy, a to czynią, tam mówi swoim sługom, też to czynią. Więc jeżeli Jezus ma pewną określoną władzę, a jest jeszcze w zasadzie kimś szczególnym, no to ma właśnie władzę nad chorobą i wystarczy, że powie słowo, a to się wydarzy. Więc widać tu wielką wiarę tego człowieka, wielką wiarę w Jezusa, tak? W Jezusa jako kogoś, który ma szczególny autorytet. I Jezus później mówi, że jak uwierzyłeś, tak? Te słowa wyrażały właśnie jego wiarę, ale tutaj Jezus mówi, że jak uwierzyłeś, a ci się stanie. I Jezus właśnie tutaj używa tych słów. Niech będzie tak, jak więc mówi, co ma się stać. Tak jak setnik uwierzył, to właśnie ma się wydarzyć, tak? Czyli sługa ma zostać uzdrowiony. Natomiast w samym centrum mamy dwa fragmenty, w których Jezus z jednej strony mówi o wielkiej postawie wiary setnika. Wskazuje na to, że takiej wiary to nigdzie w Izraelu nie znalazł. Setnik tutaj się jawi właśnie jako osoba, która rozumie, co to znaczy w ogóle idea autorytetu, ale właśnie też dostrzega autorytet Chrystusa i u nikogo innego takiej wiary Jezus mówi, że nie znalazł. Natomiast ten drugi element mówi, no niestety. Z jednej strony dobrze oczywiście, bo wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i tu jest oczywiście w domyśle, że wielu pogan przyjdzie do królestwa, by zasiąść przy jednym stole z praojcami narodu Izraela w Królestwie Niebios, ale niestety synowie królestwa, czyli w domyśle wielu tych, którzy teoretycznie powinni tam wejść, którzy powinni z racji swojego uprzywilejowanego statusu wynikającego właśnie z bycia częścią narodu wybranego do tego królestwa wejść, okaże się, że niestety wielu zostanie wyrzuconych do ciemności na zewnątrz, tak? Czyli pozostaną jakby z tego Królestwa Bożego wykluczeni. Więc wielka wiara, ale niestety w samym Izraelu będą tacy, którzy z tego królestwa ze względu na swoją niewiarę zostaną wykluczeni. Więc mamy tutaj tą budowę koncentryczną. Moglibyśmy znowu wchodzić w jakieś szczegóły, tak? Ale pozostawiam to. Jeżeli będziecie chcieli, to ten slajd sobie prześledzicie na internecie. Okej. A zatem, w ramach tej pierwszej struktury tutaj, tej koncentrycznej, mamy wyakcentowaną wiarę. Wiarę jako właśnie uznanie, czy dostrzeżenie w Chrystusie osoby, która ma szczególny autorytet i władzę. Czyli jest to wiara nie w jakiś to, że coś się wydarzy, tak? Nie jest jakieś to pobożne życzenie, myśl pozytywnie, a ci się wydarzy, tylko jest to właśnie wiara ulokowana w osobie, tak? Ulokowana w osobie Jezusa. Okej.
Więc mamy ten element A1 za nami. Zobaczyliśmy, że w tym elemencie Jezus uzdrawia, ale też podkreśla rolę wiary. Natomiast teraz przejdźmy sobie do tego, co czytamy tutaj, na dole. Element A2. I tutaj będziemy również, tak jak powiedziałem, mieć sytuacje, w których Jezus uzdrawia ludzi, ale też ukazana jest ich postawa wiary. Pierwsza warstwa, cząstka A1, ukazuje historię o Jairze oraz jego umierającej córce. Więc mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości, że te dwa fragmenty są ze sobą tematycznie związane. No, opowiadają o tych samych osobach, o w zasadzie jedna część jest kontynuacją po prostu tej pierwszej części. I to, co znowu byśmy mogli sobie zobaczyć, jeżeli byśmy wniknęli do struktury, że przychodzi ktoś z prośbą do Jezusa, przychodzi, a później idzie z Jezusem. Tak? Natomiast w samym centrum mamy tą informację o jego prośbie. I Jair czyta mi, że córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł. Więc znowu mamy dokładnie taki sam akcent, jaki mieliśmy w ramach tych fragmentów. Tak? Położenie ręki na tutaj jeszcze jest to prośba, tak? Ale właśnie akcent na położenie ręki, na dotyk ze strony Jezusa. Natomiast drugi już fragment, który jest dopięciem czy kontynuacją tej całej historii, kiedy Jezus już dociera do domu przełożonego synagogi, czyli Jaira, mówi takie słowa w tych elementach akcentowanych, wyrażające właśnie jego autorytet nad śmiercią, że tak naprawdę mówi coś takiego, odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła. Fleciści, wiadomo, tam płaczą, robią cały lament, jak to w Izraelu bywało w tamtych czasach, że zwoływano osoby, które właśnie lamentowały nad śmiercią osoby. Natomiast Jezus mówi, odejdźcie. Tutaj nie ma się nad czym w zasadzie smucić, ona tylko śpi. I poprzez te słowa Jezus ukazuje właśnie swój autorytet nad śmiercią. Dla Niego śmierć to wyłącznie sen, i z którego może zbudzić człowieka w dowolnym momencie, kiedy tylko zechce. I B2, ten element B2 właśnie wskazuje na ten moment, w którym Jezus budzi dziewczynkę. Wchodzi do domu, ujmuje ją za rękę i mamy informację, że dziewczynka na nowo wstała, ożyła, nie umarła, ale tylko spała, ponieważ właśnie Jezus ma władzę nad śmiercią i może wybudzić człowieka. Więc mamy tam, jeszcze porównując sobie te dwa fragmenty, to mamy prośbę Jaira, aby położył na martwą dziewczynkę swoją rękę, a tutaj Jezus kładzie tą rękę na dziewczynkę i ta faktycznie zostaje z martwych wzbudzona przez Jezusa. Więc Jezus tutaj ukazuje swoją władzę nad śmiercią, ale znów dokonuje się to na położenie ręki, poprzez jego dotyk. Okej. Okay. Teraz będziemy przechodzić do kolejnych dwóch fragmentów sparowanych. Wiara kobiety cierpiącej na krwotok i wiara dwóch niewidomych. Więc już sam tytuł sugeruje, na co kładzie tutaj akcent, tak? Właśnie znowu na postawę wiary. Tak jak tutaj położył nam akcent na postawę wiary setnika, to tutaj nam pokaże, że w Izraelu, wśród Żydów, też istniały oczywiście osoby, które miały pewien szczególny rodzaj wiary, którą Jezus właśnie chwali. Przeczytajmy sobie, czy zobaczmy sobie te fragmenty. Niewiasta cierpiąca 12 lat na krwotok. Znowu mamy sytuację dotyczącą osoby, która ze względu na swój stan, tutaj były to jakieś krwawe upławy, tak? Jakieś kobiece upławy, które właśnie czyniły człowieka nieczystym, kobietę nieczystą.
I ona cierpiała na to 12 lat, czyli możemy tutaj odczytać z tego, że 12 lat była poza społecznością, 12 lat była tak jak tamten trędowaty, tak wiele lat odseperowana od kultu świątynnego i tak dalej, więc w czasie, kiedy inni świętowali, na przykład obchody Paschy, ona w zasadzie była zmuszona, żeby samotnie siedzieć w swoim domu. No to mniej więcej tak, jakbyśmy w święta Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy spotykają się w swoich domach z rodzinami, ona siedziała sama, bo też wiemy z innych Ewangelii, że nawet mąż ją opuścił i była sama. Okej. Okay. Jeżeli byśmy zobaczyli, z czym te fragmenty się jeszcze ze sobą. Drugi mamy wiarę dwóch ślepych, tak? Czyli sytuację, w której przychodzą do Jezusa dwaj niewidomi, proszą go o to, żeby ich uzdrowił. Jezus się pyta, czy wierzą w to, że to jest, że może to uczynić, a oni mówią, że tak. I właśnie mówi, podkreśla, że ze względu na ich wiarę to się właśnie dzieje. Więc jeżeli byśmy mieli porównać sobie teraz te dwa fragmenty. Dwa fragmenty opisują ludzi, którzy przychodzą do Jezusa nie z takim frontalnym spotkaniu, ale przychodzą do Niego właśnie od tyłu. Ta, która przyszła z tyłu, bo przyszła ukradkiem, w ogóle nie chciała, żeby się nikt o tym dowiedział. Natomiast tutaj mamy o tych, którzy szli za Nim. Też wiemy, że inni gdzieś ich tam odpychają, tak, z innych Ewangelii. Natomiast oni nieustannie szli właśnie, idą właśnie za Jezusem. Mamy informację znowu o dotyku, tak, że dotknęła się ona z kolei z kraju szaty Jezusa. Natomiast w drugiej sytuacji, że Jezus dotknął się oczu niewidomych. No i mamy pochwałę wiary. Kobiety miały pochwałę wiary ślepych, niewidomych. I właśnie ten na efekt tej wiary, że została uzdrowiona, a tu, że otworzyły się ich oczy. Jakbyśmy sobie znowu zestawili te dwa fragmenty w ich kompozycji, porównując ich kompozycję, znowu zobaczymy, że właśnie akcent pada tutaj na stosunkowo bardzo podobne rzeczy, na wiarę. Tak? Ten element, który jest najbardziej akcentowany, mówi o wierze niewidomych, poprzez których Jezus działa, dotyka się ich oczu i oczy ich zostają otwarte. Natomiast tam mamy mowę o kobiecie, która właśnie mówiła sobie, że jeżeli tylko się go dotknie, to będzie uzdrowiona. I Jezus właśnie wzywa ją: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Czyli akcent pada w dwóch fragmentach na tą właśnie postawę wiary i skutek. Jej skutek, czyli uzdrowienie. Taki dosyć ciekawy element, który się tutaj pojawia, to jej wiara wynikająca z tego, że wystarczy, że się dotknie z kraju jego szaty. W komentarzach można znaleźć taką sugestię, że być może kobieta ta odnosiła się do pewnego określonego miejsca ze Starego Testamentu. Mianowicie pod koniec księgi proroka Malachiasza jest pewna zapowiedź, że na końcu czasu Bóg pośle kogoś, kogo określa mianem Słońca Sprawiedliwości, który przyjdzie z uzdrowieniem, i tam w naszych tłumaczeniach jest z uzdrowieniem na jego, czy na swoich skrzydłach. I to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ tamte hebrajskie słowo, które tłumaczymy jako skrzydło, ono mogło oznaczać jakieś właśnie skrzydło, ale też jakieś naroże, na przykład naroże w świątyni, ale też naroże szat. Tam, gdzie Żydzi mieli przymocowane frędzle, cicit tak zwane, tak, które miały przypominać pobożnym Żydom, znaczy w ogóle Żydom, o przestrzeganiu praw danych przez Boga. Więc ona być może kojarzę sobie, że ktoś szczególnie miał przyjść z uzdrowieniem właśnie na swoich narożach, właśnie być może na narożach jego szat. No i dotyka się faktycznie tego miejsca i zostaje uzdrowiona, więc być może tak było, nie wiem do końca, czy faktycznie kojarzyła to z tym fragmentem, ale efekt, jakiego doświadcza, no jest tutaj szczególny, ponieważ zostaje faktycznie uzdrowiona. Natomiast w przypadku dwóch niewidomych mamy
taką sytuację, w której oni przychodzą, wołając Jezusa w pewien określony sposób. Jak oni tam wołają? Przychodzą i wołają Go: zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. Co oznacza Syn Dawida? Skąd im się to wzięło? Określenie Syn Dawida. Więc oni też wiedzieli, że ktoś szczególny miał przyjść i widzą teraz właśnie w Jezusie tego zapowiadanego Syna Dawida, tego przyszłego, tego, którego Izrael oczekiwał, mianowicie Mesjasza. To jest dosyć ciekawa rzecz, mianowicie pierwszy raz, to jest pierwsza sytuacja w całej Ewangelii, w której ktokolwiek z ludzi wyraża właśnie swoją wiarę, czy swoje przekonanie, że ten, który właśnie przyszedł, ten, który uzdrawia, jest zapowiadanym Mesjaszem, jest Synem Dawida. Co ciekawe jest to, że dotyczy to ta sytuacja ludzi, którzy byli niewidomi, nie? Czyli oni dostrzegali coś, czego inni nie widzieli, mimo tego, że oni byli ślepi, nie? I to jest taka bardzo ciekawa idea w ogóle w Ewangelii Mateusza, tak? Ślepota w Ewangelii. Tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, mamy pierwszy raz, kiedy z ust ludzi pada tytuł Syn Dawida i dotyczy to tych, którzy nie widzieli, ale dostrzegli coś, co dla wielu innych pozostawało cały czas zakryte, a dla niektórych nawet do samego końca. I w Ewangelii Mateusza, jakbyśmy sobie ją prześledzili, to problem ze wzrokiem, tak, właśnie bycie niewidomym, chodzenie w ciemności, w sensie nie posiadania właśnie tej ułomności związanej z patrzeniem, stanowiło pewien obraz duchowej ciemności, tak, że nie dostrzegali z powodu swojego wnętrza, swojego stanu wnętrza, właśnie pewne określonych praw. Zresztą nam się pojawi ta idea na przykład w nauczaniu w przypowieściach. Tak? Jezus będzie cytował księgę proroka Izajasza i będzie mówił: oczy ich pociemniały, tak, uszy ich zostały... pamiętacie ten fragment? Okej, dojdziemy sobie do niego. Myślę, że wiemy, o co chodzi. Natomiast w całej Ewangelii Mateusza właśnie ten obraz bycia niewidomym to jest tak naprawdę obraz duchowej ciemności, w której są ludzie, którzy nie chcą uznać Jezusa z powodu, uznać Jezusa jako Mesjasza z powodu stanu swego wnętrza. No i najważniejsi w zasadzie, którzy prezentują właśnie taki stan, to są faryzeusze. Jakbyśmy tam zerknęli do rozdziałów już tam pod koniec Ewangelii, do tak zwanej mowy, którą się określa mianem biadę przeciwko faryzeuszom, to tam aż pięciokrotnie zostaje stwierdzona właśnie ślepota tych żydowskich liderów, przywódców, tej elity powiedzmy religijnej. I idea bycia ślepym pojawi się nam również w tym najbardziej centralnym elemencie, w którym Jezus właśnie będzie pokazywał, że droga, którą idą faryzeusze, prowadzi na zatracenie, więc nie idźcie nią. I mówi tam właśnie takie stwierdzenie: jeżeli ślepy ślepego prowadzi, obaj dół wpadną. Więc ta ślepota stanowi pewien obraz właśnie duchowej ciemności, w której są przede wszystkim właśnie liderzy żydowscy Ewangelii Mateusza. Czyli znowu mamy akcent na wiarę. Tam była wiara setnika ukazana, tutaj mamy wiarę kobiety cierpiącej na krwotok, wiarę dwóch niewidomych, więc autor stara się nam niejako przekazać z jednej strony, że Jezus ma pewien określony autorytet, władzę nad chorobą, nad śmiercią, i ci, którzy tą władzę uznają, ci, którzy wierzą w Jezusa, Jemu ufają, bo ta wiara w zasadzie polega na ufności względem Niego, w jego moc, ci mogą doświadczyć pewnego uzdrowieńczego działania z jego strony. Oni zostają w tych fragmentach uzdrowieni. Okej. Więc ten pierwszą warstwę tego fragmentu A i A1 mamy już za sobą. A teraz jeszcze na zakończenie tej części omówimy sobie te dwa małe elementy. Elementy B1, element B2.
czyli potyczki niejako Jezusa z siłami ciemności, z demonami. Aha, tutaj jeszcze z tym dotykiem chciałem wrócić, tak? Więc dotyk Jezusa w tych fragmentach, które sobie omówiliśmy, ja to tak określiłem, że to mają charakter takiego gestu wyrażającego troskę i miłość, tak? Powiedzieliśmy sobie, że to nie było po drodze prawa, nie było po drodze kultury żydowskiej, ale może właśnie było po drodze prawa. Ale właśnie były to gesty wyrażające miłość, na którą prawo tak mocno kładło nacisk. Jezus właśnie poprzez ten gest wyraża właśnie to, co stanowi najważniejszą rzecz w prawie, mianowicie właściwy stosunek do drugiego człowieka, okazanie mu miłosierdzia, okazanie mu troski oraz miłości. No i też powiedzieliśmy sobie, że ci trędowaci byli uważani za skalanych, byli kobiety, które były potencjalnie skalane ze względu na kobiece upławy, również był zabroniony kontakt z nimi przez mężczyzn. No i oczywiście ten kontakt, czy możliwość skalania dotyczył również osób zmarłych, a taką była córka Jaira, więc Jezus dotyka w tych fragmentach właśnie to, co skalane, to, co nieczyste, to, czego w zasadzie judaizm powiedział, że nie należy się tykać, Jezus to dotyka, ale zostaje przez to ukazane w tych fragmentach, zostaje ukazane to, że nieczystość tych osób, ten stan nieczystości nie zostaje przeniesiony na Jezusa, ale właśnie On jest tym, który oczyszcza. To jest taka idea bardzo, bardzo dziwna dla czytających Stary Testament, bo tam w zasadzie zawsze to, co skalane, kalało to, co święte. Natomiast tu mamy pierwszy raz sytuację, w którym to, co święte, oczyszcza właśnie to. Tylko Bóg mógł oczyścić w Starym Testamencie. Tylko Bóg mógł z tych różnych brudów człowieka oczyścić, a Jezus jest tym właśnie, który w tych fragmencie człowieka oczyszcza. No i tak jak powiedziałem, znaczenie wiary to właśnie nie jakiś wiara w samo uzdrowienie, wiesz, że coś się wydarzy, ci się stanie, nie o to chodzi. Jest to wiara, czy ufność w moc i autorytet Pana Jezusa. I właśnie to wołanie Panie, które mieliśmy kilkukrotnie w tych fragmentach, jest wołaniem właśnie w Ewangelii tych, którzy mu ufają i którzy w Niego wierzą. No i teraz, tak jak powiedziałem, przejdziemy sobie do omówienia tych elementów B1, B2. One są prostsze, krótsze w odniesieniu do elementów tych wprowadzających. I tu mamy dwie sytuacje, w których właśnie Jezus, do Jezusa przyprowadzają ludzie, osoby, które są opętane przez demony. Więc mamy informację, że w tej pierwszej scenie ludzie przynieśli mu wielu opętanych, a on wypędzał te duchy słowem. Natomiast w drugiej scenie mamy informację, że przyprowadzono do niego niemowę opętanego przez demona. Więc mamy tutaj jakby konkretną osobę, która zostaje wyzwolona przez moc, przez autorytet Pana Jezusa nad demonami. Więc mamy właśnie tą ideę, że są jacyś ludzie zniewoleni, ale Jezus jest tym, który wypędza demony. I tu jest to określone, że wypędzał duchy słowem, a tutaj faryzeusze mają jakąś teorię swoją, która tak naprawdę jest po prostu oskarżeniem Jezusa, ponieważ no, Jezus nie do końca wpasowuje się właśnie w pewne wyobrażenie judaizmu, no, ze względu chociażby na to, co powiedzieliśmy tutaj. Tak? On idzie zupełnie nie po linii. To jest doskonała ilustracja ślepoty, więc oni odrzucają tak na dobrą sprawę właśnie to świadectwo tych wszystkich cudów, które Jezus czyni. No i oskarżają go właśnie, że ten jego autorytet to tak naprawdę pochodzi od samego księcia demonów, od samego diabła. Nie? Jednak w centrum, czy w najważniejszych elementach mamy świadectwo. Z jednej strony mamy świadectwo świadectwo Izajasza, świadectwo proroka o Jezusie. I tam Jezus
zostaje ukazany, czy zacytowany jest fragment z Księgi Izajasza o słudze pańskim, który to pieśń o słudze, którą doskonale znamy, 53 rozdział Izajasza, mówiący właśnie o cierpiącym słudze, który umiera za, cierpi i umiera za grzechy innych, ale który również niemoce, choroby poniósł właśnie cierpienia innych, choroby innych. Natomiast w drugiej scenie mamy świadectwo ludzi, że oni nigdy czegoś takiego nie widzieli, że w czynach Jezusa naprawdę ich charakter jest nie jest porównywalny do czegokolwiek innego, które się w całej historii Izraela działy. Więc mamy właśnie w samym centrum świadectwo proroka Izajasza, a tu nas mamy świadectwo ludzi i one wyrażają właśnie w to, że w tym, co Chrystus robi, tak, jest coś, co zapowiadali prorocy, więc wypełniają się pisma, ale też jego czyny są jedyne właśnie w swoim charakterze, są szczególne. Nigdy wcześniej się coś takiego nie wydarzyło. Okej, okay. Więc skończyliśmy sobie fragment, to też powiedziałem na początku, że pierwszy cud dotyczył świadectwa dla liderów, natomiast przy ostatnim cudzie całego tego fragmentu to świadectwo zostaje odrzucone przez liderów i Jezus wręcz zostaje oskarżony i wyrażone właśnie to w oskarżeniu o współpracę z diabłem, tak? Więc jesteśmy już za naszym pierwszą warstwą całej sekwencji B. Teraz sobie zrobimy, myślę, że tak 10 minut przerwy i wrócimy, zajmując się, podsumowując sobie może jeszcze ten fragment potem i przechodząc do kolejnej warstwy. Zapraszam na przerwę.